Obchody święta Wojska Polskiego i 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywają się w Suwałkach, a całość rozpoczął uroczysty apel na placu 14. Pułku Przeciwpancernego. To właśnie 13 i 14 sierpnia na polach Radzymina i Osowa pod Warszawą stoczono zaciekłe walki na wąskich odcinkach obrony. Przełomem okazał się krwawy bój pod Osowem. Polacy odnieśli tam pierwsze zwycięstwo. Po intensywnych i nieskoordynowanych walkach w nocy z 13 na 14 pierwsze linie obrony wojsk polskich zostały przerwane. Pod Osowem, pomimo złej sytuacji taktycznej na tym odcinku i zagrożenia przerwania kolejnych linii obrony, przystąpiono do kontrataku. W tych kilkukrotnych kontratakach wsławiły się kompanie piechoty porucznika Słowikowskiego, Wiśniewskiego, 236 Pułku Akademików. Rok temu znacznie mniej liczni byliśmy i staliśmy tutaj. W strukturze pułku zmieniła się ilość pododdziałów. Został utworzony nowy pododdział, który został wyposażony w nowoczesny sprzęt. W najbliższym czasie, zgodnie z koncepcją utworzenia i rozwoju 14 Pułku Przeciwpancernego i w miarę napływu nowego uzbrojenia, planuje się przechodzenie pułków w strukturę batalionową i dywizjonową, co jednoznacznie przyczyni się również do zwiększenia stanów osobowych pododdziałów. Zwiększenie liczby żołnierzy stacjonujących w Suwałkach oraz pozyskanie nowego wzoru uzbrojenia przeciwpancernego jest dla mnie priorytetem. Chciałbym, dziękując panu pułkownikowi za zorganizowanie tej dzisiejszej uroczystości, a następnie pikniku wojskowego, który za chwilę rozpocznie się na bulwarach przy Czarnej Hańczy, złożyć wszystkim żołnierzom 14 Pułku, żołnierzom wszystkich jednostek garnizonu Suwałki, a także wszystkim polskim żołnierzom wszelkiego dobra i powodzenia, tego, żebyście pomni słów przysięgi wojskowej, jaką składaliście, a przyrzekaliście między innymi w tej rocie przysięgi w potrzebie swojej ojczyzny krwi własnej ani życia nie szczędzić, żebyście nie musieli nigdy tego czynem udowadniać, tak jak nasi przodkowie musieli to robić. Chcemy pokoju, chcemy, żeby świat się pokojowo rozwijał, ale niestety zagrożenia się pojawiają, i te stare, i te nowe, i musimy być gotowi. Gotowi na wszystko. Gotowi do obrony ojczyzny, gdyby nasza niepodległość została znowu zagrożona. A to, co się dzieje na wschodzie, napawa nas nie tylko refleksją i daje wnioski, ale napawa niepokojem. Sprawa niepodległości ojczyzny to nie jest tylko sprawa wojska. Oczywiście w pierwszej kolejności sprawa wojska, armii, a to jest także sprawa wszystkich obywateli. Praktycznie przychodzi mi tylko złożyć wam najserdeczniejsze życzenia z okazji święta Wojska Polskiego. Pamiętamy bitwę warszawską, pamiętamy wojnę polsko-bolszewicką. To były bardzo ważne wydarzenia w dziejach nie tylko historii Polski, ale Europy i można powiedzieć świata. O tym mówił już pan pułkownik, to była jedna z najważniejszych bitew w historii świata. Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej i zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej pozwoliło wówczas na utrzymanie nowego ładu w Europie w bardzo trudnym okresie powojennym, po I wojnie światowej. Na praktycznie 20 lat pozwoliło Europie normalnie funkcjonować. Ale za to zwycięstwo polscy żołnierze, polski naród zapłacił, i to wysoką cenę. Zapłacił to za to po latach. Pamiętamy o tych wydarzeniach katyńskich. Pamiętamy w związku z powyższym o tych wszystkich naszych bohaterach, którzy oddali najwyższą cenę, własne życie za ratowanie ojczyzny, za to, żebyśmy mogli dzisiaj żyć w miarę spokojnych czasach.
Później był apel pamięci oręża polskiego i salwa honorowa oraz przejazd kolumny pojazdów oraz sprzętu na bulwary nad Czarną Hańczą, gdzie do wieczora zaplanowano piknik militarny Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej. Na miejscu można podziwiać wojskowy sprzęt, m.in. wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike, czy opancerzone rosomaki, spróbować wojskowej gruchówki, ale też zaszczepić się przeciwko COVID-19 lub wykonać profilaktyczne badania dla osób po 40 roku życia. Jest też strefa dla dzieci. Święto Wojska Polskiego ustawowo przypada 15 sierpnia. Jest obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, a kiedy to Polacy powstrzymali bolszewicką nawałę.